Można zapytać pana prezydenta za tym słynnym zdaniem do pana premiera, jak żyć, panie premierze. Tutaj ja bym zapytał, jak działać, jak zrealizować te zadania, panie prezydencie. I pytanie do pana prezydenta. Panie prezydencie, jakby panu ktoś obciął budżet o 60%, to czy pan jest w stanie zrealizować te same zadania? Bo wydaje mi się, że jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe. Oczywiście zobaczymy, jakie starania są podjęte o pozyskiwanie sponsorów, ale sytuacja jest bardzo trudna. Drugą sprawę, na którą chciałem również, podkreślić, to no nie da się uciec w tym wszystkim od polityki. Wiemy, że dzisiaj w mieście rządzi Platforma Obywatelska, prezydent Kuczera. Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i właściwie można powiedzieć zawodu politykiem Prawa i Sprawiedliwości, partii opozycyjnej. Ja cały czas myślałem, bo nawet tak powiem szczerze, że w Sejmie, w Komisji Sportu, sport to jest taka dziedzina, która jednoczy i często żeśmy podejmowali decyzje ponad podziałami. Tutaj jednak okazuje się, że wyszła jakaś małostkowość pana prezydenta, który jednak nie może odciąć się od tych podziałów politycznych i jakby przyznanie dotacji dla klubu, na którego czele stoi polityk Prawa i Sprawiedliwości, być może jest postrzegany w Urzędzie Miasta, że jest to, nie wiem, jakieś wzmacnianie Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, aby ten argument panu prezydentowi wybić z ręki, ja dzisiaj dla dobra Rybnika, dla dobra rybnickiej piłki, dla wszystkich kibiców, dla tych, którzy uprawiają piłkę nożną w Rybniku, oświadczam, że składam rezygnację z funkcji prezesa klubu sportowego KS Energetyk Rów Rybnik, aby dla, tak jak powiedziałem, dla dobra piłki, aby prezydent mógł przyznać te środki osobie, która stanie na czele klubu, być może nie związanej z żadną partią polityczną, lub osobie, o co prosiłem pana prezydenta na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta, aby sam wskazał osobę, która chciałaby być prezesem klubu sportowego ROW 1934 ROW Rybnik. Ja, szanowni państwo, 13 lat tutaj są na sali również członkowie zarządu, pan Stępniewski i pan Henryk Stępniewski, żeśmy budowali razem piłkę, poznaliśmy smak sukcesu, bo 4 awanse. W tym czasie oczywiście smak porażki również, bo spadek z pierwszej ligi nie był niczym miłym, tylko porażką naszą, ale jednak uważam, żeśmy w Rybniku coś zbudowali i nie chcę być utożsamiany z upadkiem piłki nożnej w Rybniku. No, w sobotę Puchar Polski będziemy grali. Na pewno w pierwszy mecz do Zamborowa drużyna wyjedzie i potem, nie wiem, mamy u siebie Legionowie, też ten mecz się odbędzie. To są decyzje, bo my na początek nam tych pieniędzy jakby wystarczy, ale potem będziemy musieli podejmować no bardzo trudne decyzje i zobaczymy. Ja dzisiaj nie chcę przesądzać, ja nie chcę powiedzieć, że na pewno to się stanie, bo to jest tylko sport, to jest życie, wiadomo, mogą się zdarzyć sponsorzy, może wyciągnąć rękę miasto po tym wszystkim. Zobaczymy, co się stanie. Ja tutaj niczego nie chcę przesądzać, ale chcę powiedzieć, że każdy scenariusz dzisiaj jest możliwy. Ja mam już takie pytanie. I tego już możemy, bo buduje się długo, a likwiduje się czasem jednym podpisem. I tutaj oczywiście, że rozważam również rezygnację z pracy w Radzie Sportu, ale poza stanowiskiem uważam, że ja pracuję dla Rybniczan, dla ludzi w Rybniku uprawiających sport. Dzisiaj pan Masłowski jest, którego może nie być, a Rada Sportu i decyzje, które zostaną podjęte, będą. Wczoraj zresztą było spotkanie podkomisji do spraw sportu młodzieżowego, tutaj przewodniczy pan Wąki, uczestniczyłem w tym spotkaniu w urzędzie i żeśmy bardzo ciekawych pomysłów wypracowali. No i państwu, również dziennikarzom, tu ta współpraca myślę, że układała się różnie, ale myślę, że można pozytywnie na nią spojrzeć i z każdym z państwa mogę dzisiaj się pożegnać. Także jeszcze raz chciałem wszystkim państwu podziękować dzisiaj za obecność. Ja mam nadzieję, że piłka nożna w Rybniku nie upadnie. Chociaż chcę powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj dramatycznie w trudnej sytuacji.